Poniedziałek, 18 dzień stycznia, Radosław Sujecki. Witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Flash, w którym powiemy o ostrzeżeniu meteorologicznym, spotkaniu noworocznym. W mojej ocenie był to rok dobrze przepracowany przez większość jednostek miejskich. Festiwalu kolęd. Jest to już tradycją, bo po raz 12 się spotykamy, więc ta praktyka uczestników jest różna. Dniu babci i dziadka. Będzie to piękna, kolorowa impreza. Uwaga, silne mrozy. Biuro Meteorologiczne ostrzega przed znacznym spadkiem temperatur w naszym regionie. Według Regionalnego Biura Meteorologicznego przewiduje się znaczne spadki temperatury, zwłaszcza w porze wieczornej oraz nocnej. Według synoptyków słupki rtęci w tych porach mogą wskazywać od minus 15 do minus 18 stopni Celsjusza. Ostrzeżenie obowiązuje od dziś, to jest od 18, do środy 20 stycznia. Słowami uznania oraz toastem burmistrz miasta Kamienna Góra podziękował przedstawicielom biznesu, organizacji społecznych oraz kierownictwu jednostek podległych miastu za współpracę w roku 2015. Noworoczne spotkania z władzami miasta to już tradycja. Życzę Państwu wielu radosnych chwil i pomyślności w Waszych działaniach i pracy. W poprzednich latach współorganizatorem wydarzenia było również Starostwo Powiatowe. Jednak w tym roku gospodarzem spotkania było miasto Kamienna Góra. Chciałbym serdecznie Wam podziękować za Waszą pracę, za Waszą działalność na rzecz rozwoju naszego miasta. To dzięki Wam mieszkańcy naszego miasta mają pracę, mają zapewniony wypoczynek, mają zapewnione rozwiązywanie ich problemów. Za to serdecznie dziękuję. Są wśród nas przedstawiciele biznesu, i tego małego, i tego większego, produkcyjnego, usługowego czy handlowego. To Wy, realizując Wasze zadania, nakręcacie spiralę wzrostu gospodarczego. To u Was najwięcej mieszkańców naszego miasta pracuje i za to Wam serdecznie dziękuję. Według włodarza miasta rok 2015, pomimo braku wielkich inwestycji, był dla Kamiennej Góry rokiem dobrych zmian. W mojej ocenie był to rok dobrze przepracowany przez większość jednostek miejskich. Co za tym idzie, miasto funkcjonowało normalnie. Ominęły nas też kataklizmy, kryzysy, których coraz więcej w naszym kraju, na które czasami wpływu nie mamy. I to po pierwsze. Po drugie, był to rok bardzo mocnych przygotowań do pozyskania środków unijnych. Ostatni raz tak dużych środków unijnych. Trzecia sprawa. Bardzo znacząco w roku 2015 spadło bezrobocie w naszym mieście, co szczególnie nas cieszy. Powstało wiele nowych miejsc pracy. Oczywiście to nie jest zasługa samorządu, ale nie do końca bym się z tym zgodził. Są tu na sali przedstawiciele firm, którym staraliśmy się w ciągu roku pomagać. Czy to poprzez decyzje administracyjne, czy przez systemy podatkowe. Także tutaj gdzieś ten nasz wkład niewielki, ale też był. Do sali witrażowej ratusza w piątkowe popołudnie przybyło kilkadziesiąt osób. Wśród nich nie mogło zabraknąć przedstawicieli biznesu, a także instytucji zaprzyjaźnionych i współpracujących z miastem. Moje serce bije tu. Jestem z Kamiennej Góry i działam na rzecz Kamiennej Góry. Spotykamy się dzisiaj, żeby z dumą i z optymizmem popatrzeć na nowy 2016 rok. I powiem tak, na dzisiaj 7,5 tysiąca miejsc pracy w strefie, z tego ponad 2,5 tysiąca w powiecie kamiennogórskim. Dynamiczny rozwój wszystkich zakładów, są tutaj ze mną prezesi z Autokamu, jest prezes, co prawda nie ze strefy, ale też dynamiczny rozwój widzę tutaj SOP i przed nami budowa nowych zakładów z przedszkolem i z hostelami. To dla nas nowa jakość. Życzę, Szanowni Państwo, aby ten rok następny dla każdego z Was był i owocował w zdrowie i radość. Radość z tego, co robimy i radość z tego, co robią sąsiedzi. Życzę, aby ten rok 2016 dla nas, dla mieszkańców Kamiennej Góry był rokiem nowych wyzwań i jeszcze lepszych i z ogromną determinacją realizacji pomysłów, które pozwolą nam stworzyć przewagę konkurencyjną. Po noworocznych życzeniach wzniesiono toast za pomyślność w roku 2016.
Słynne Castel Party to nie jedyna wielka impreza, która odbywa się cyklicznie w Bolkowie. Coroczną tradycją stał się diecezjalny festiwal kolęd i pastorałek, którego 12. edycja odbyła się w minioną sobotę. Po mszy świętej pod przewodnictwem księdza biskupa Ignacego Deca w Gminno-Miejskim Ośrodku Kultury rozpoczął się 12. festiwal. Biorą w nim udział dzieci oraz młodzież głównie z diecezji legnickiej, przedstawiając swoje umiejętności wokalne w kilku kategoriach. Tak jak co roku mamy kategorie schole dziecięcą i schole młodzieżową, solista dziecięcy i solista młodzieżowy. Jest to już tradycją, bo po raz 12 się spotykamy, więc ta praktyka uczestników jest różna. Są nowi uczestnicy, ale też, którzy już od lat 12, nawet niektórzy, przyjeżdżają tutaj do Bolkowa, aby uczestniczyć właśnie w festiwalu. Około 50 zespołów zaprezentowało kolędy. Diecezjalny festiwal zdobywa coraz większą rangę i jest coraz bardziej popularny wśród chórzystów. Możemy dzisiaj już powiedzieć, że jest to metropolitalny, między trzema diecezjami. Należymy do metropolii wrocławskiej, diecezja świnicka, legnicka i wrocławska, jako my jedna metropolia, więc już jest to swoją tradycję, 12 lat i od 12 lat ktoś nowy, ale też ci, którzy już są tutaj stałymi bywalcami. Kolejny taki radosny festiwal odbędzie się już za rok. Każdy rok daje nowe doświadczenia, nowe twarze, nowe praktyki i zawsze na nowo to inaczej wygląda. Ale my jesteśmy zawsze otwarci na każdego i zapraszamy co roku każdego uczestnika. Nowych, tych, którzy śpiewali, ale też i nowych, którzy chcieliby wyśpiewać dobrą nowinę o Jezusie Nowonarodzonym. Z okazji Dnia Babci i Dziadka Kamiennogórskie Centrum Kultury zaprasza na niespodziankowe popołudnie. Impreza odbędzie się już w najbliższą środę 20 stycznia o godzinie 16. Witam Państwa serdecznie w Centrum Kultury. Nasza pierwsza kartka z kalendarza w 2016 roku, jak zwykle, Dzień Babci i Dzień Dziadka. W Wigilię tych pięknych świąt 21-22, my 20 w środę, 20 stycznia w środę o godzinie 16 chcielibyśmy Państwa pięknie zaprosić tutaj do nas, do sali, która za moimi plecami, do sali widowiskowej, babcie i dziadków z wnuczkami. To święto dla Was i wszystko, co wydarzy się tutaj, a będzie to piękna, kolorowa impreza, pełna muzyki, niespodzianek dla wszystkich i pięknych życzeń dla dziadków i dla babci. A więc 20 stycznia w środę o godzinie 16 zapraszam serdecznie. Bądźcie, mówię tutaj do maluchów, zabierzcie swoje babcie i swoich dziadków i koniecznie. Będzie naprawdę radośnie. Do zobaczenia. W dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Flash. Do widzenia.